Szanowni Państwo, sprawa dotyczy druku 1055 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka, które ja pamiętam, bo bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado, przedkładam Państwu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 40/540/12 Rady Miasta Krakowa z 21 marca 2012 roku w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka. Tu są dwie, nie będę szczegółowo omawiał, Państwo macie w uzasadnieniu, dwie kluczowe, istotne zmiany w tym, tej uchwale. Pierwsza dotyczy wprowadzenia wymogu dochodu, progu dochodowego dla wnioskodawcy. Dotychczas, jak Państwo wiecie, wszyscy, niezależnie od tego, jaki mieli dochód, mogli uzyskać z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł. W tym projekcie zmiany uchwały proponujemy, żeby to było dalej 1000 zł. Niemniej jednak próg dochodowy 850 zł netto jako średni. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Pan Dyrektor jeszcze nie dopowiedział o ważnej sprawie, o tak zwanej karcie rodzinnej. Co to oznacza w tym przypadku, że jeżeli małżeństwo bądź osoba wychowująca ma trójkę dzieci i rodzi się czwarte, teraz ten próg nie obowiązuje. I chciałem jeszcze dopowiedzieć taką rzecz, ponieważ jest to nowelizacja uchwały marcowej grupy radnych klubu Platformy, w której jest oprócz tych zapisów jeszcze zapisane i utrzymane, że te 1000 zł jednorazowej zapomogi jest przeznaczone na pomoc medyczną, czyli lekarskie badania, profilaktykę, te, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, bądź bezpośrednie zakupy dla dziecka, więc jest to zapomoga nie dla rodzica, tylko dla dziecka, stricte, i na te okoliczności trzeba mieć fakturę bądź rachunek, który trzeba przetrzymywać do 3 lat, a na zawołanie, poproszenie kogoś, kto ten wniosek składa w wątpliwych sprawach, tak rozumiem, albo profilaktycznie te rachunki winny być przedstawione Urzędowi Miasta Krakowa. Komisja Rodziny pozytywnie zaopiniowała, przy dwóch radnych przeciw. Jest to też pozytywna opinia klubu Platformy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos w niniejszej sprawie? Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że zawarto pierwsze czytanie projektu. Sprawa ta terminu to poprawek na dzień 11 grudnia bieżącego roku i termin zgłoszenia poprawek na dzień 13 grudnia bieżącego roku.